Ja już powiedziałem, że ja tutaj w ogóle nie przeprowadzam wywiadu. Jesteśmy w magicznym okienku Same Crafty vis-a-vis. Zobaczcie, jaka wspaniała plejada gwiazd. Piwne podziemie, pracownia piwa. Najładniejsza strona. Najładniejsza strona Krakowa. Pomylą się jeszcze. I już są pretensje, że nie wymieniłem. Po środku widzicie klejnoty wspaniałe. Polskiego kraftu. Polskiego kraftu, zdecydowanie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby sprawdzić, opowiedzieć o piwie Juicy Wave. Kto jest odpowiedzialny za koncepcję? My razem, to jest nikt się nie przyznaje. Jesteśmy razem odpowiedzialni. A jakie są opinie o piwie? A kto chciałby być odpowiedzialny? Jak jest złe, to nikt nie jest odpowiedzialny. A jak jest dobre, to wszyscy są mójcami. Matek nie ma. Nie, słuchajcie, bo jeżeli mam pociągnąć temat, to sytuacja była taka, że powstało piwo Holy Citrus z pewnego podziemia, które nie wiedziałem o nim nic, a stwierdziłem, że to jest jakieś połączenie soku i piwa. I potem, tydzień później, pojawiła się informacja właśnie o Juicy Wave, które miało być właśnie takim połączeniem piwa i soku. Powiedzmy tak, że Holy Citrus to był jakiś taki pomysł, powiedzmy tak, że chcieliśmy takie piwo zrobić, ale że robiliśmy z pracownią dużą warkę, to nie chcieliśmy ryzykować pewnych rzeczy, tak? I żeby nie wypaść na kompletnych idiotów i nie zwylać 30 hektolitrów piwa, to zrobiliśmy małą warkę u nas. Dwa tygodnie, trzy tygodnie. No, czyli Holy Citrus był takiego, nie? Tak naprawdę jakimś prototypem Juicy Wave'a. No to było takie coś zróbmy, bo to parę rzeczy jest takich dziwnych, tam się, wiesz, dodaje zest na fermentacji, jakieś takie, wiesz, takie rzeczy. Trzeba było przetestować, Gosia prawie dostała zawału serca. Przetestować pewne rzeczy, żeby, wiesz, żeby nie zwalić po prostu czegoś, nie, tak? Duże ryzyko. I za duże ryzyko. Tak. Tak w thrillerze, rozumiesz, no nie? Nie chcieliśmy tego, wiesz, po prostu... No masz Ogaczewski ma zęby. No tak, ale pragnę zauważyć, że jednak Juicy Wave jest 16, czyli z IPO, a Holy Citrus był sesyjną 12. To był PLE, typowy PLE, tak? A Holy Citrus to jest, wiesz, generalnie to chodziło o zrobienie IPy tak naprawdę, bo IPA to jest, wiesz, amerykańska IPA w tym stylu. To jest właśnie to, bo wiesz, masz większy ekstrakt, masz bardziej to piwo takie juicy, nie? Czyli więcej takiego soku, nie? No tak, ale no i... my chcieliśmy zrobić IPę, ale pracownia poszła na całość, nie? Działa dobra, 16,6. Wiecie, trzeba się nie bać. Marku, dlaczego w ogóle piwo było ważone u was, a nie w Rozdziałowie? Dlatego, że troszkę więcej go mogliśmy zrobić. A, czyli chodzi o ile? Znaczy wiesz, generalnie rozmawialiśmy z Eweliną i wiedzieliśmy, że to piwo od kooperacji, byliśmy kiedyś w Krakowie na festiwalu. Ja, tak. Dokładnie minęło od propozycji uważenia piwa 9 miesięcy. Także po 9 miesięcy, to po 9 miesiącach to 5 urodziło się. Urodziło się, tak. A poza tym w pracowni było więcej osób chętnych do obierania cytrusów. No, więcej, tak. Więcej obieraczy mamy. Patti, a co tam poszło? Jakie cytrusy poszły? Wszystko. Wszystko tu znaleźliśmy. Grzechu, sklepy, limonki, cytryny, pomarańcze. Tam jest 1,5 kg zest. Szalone dziewczyny po prostu. Sok poszedł tak samo, bo sokiem było dostosowywane pH. Także tam poszło soku, a w ogóle sok użyty z dwóch smoków. Z cytrusów, które zostały po dwóch smokach, bo pracownia ważyła dwa smoki wcześniej. Markę wcześniej i myśmy użyli po prostu ten... Pracownia wyciskała po prostu cały ten sok. Tych cytrusów. To zostało obrane bez skórek. Także była totalna kooperacja, jakby nie patrzeć, bo tam nie było tak, że wiesz. Było dużo pracy, nie, przy tym piwie, naprawdę. A smoki zgwałciły podziemnego smoka. Bez przesady, cezura. Marko, ty tutaj jako osoba chyba ogarniająca sytuację, może powiesz, kiedy kolejne piwo kooperacyjne?
oczywiście z tymi ludźmi z pewnego podziemia. To myślę, że bardzo szybko, tylko teraz będzie to w hełmie. No. A jednak. Czyli odgryza się. Że już nie róbcie pierdolnika u nas, tylko robimy to u was. Nie, jak u nas zrobimy, to na pewno zrobimy coś odjechanego, bo jest mniejsze ryzyko, tak? Czyli pewnie dodamy czegoś. Jakieś tajemne składniki będą, no nie wiem, no generalnie nie mieliśmy jeszcze, nie rozmawialiśmy o piwie, ale... Chęć współpracy dalej jest, tak. Bardzo nam się podobało, lubimy... Poznaliśmy się z nimi na pierwszym festiwalu warszawskim, przynajmniej ja. Być może. Tomek trochę wcześniej. Październik 2014, od razu przypadliśmy sobie do gustu. Mamy wspólne idee, wspólne cele i wydaje mi się, że bardzo szybko będziemy powtarzać nasze razem dzieła. Na pewno coś zrobimy jeszcze, na pewno. I pewnie jeszcze w tym roku coś zrobimy, nie? Tak mi się wydaje. Także... Nie wiem, czy pamiętacie taką dziewczynę, która chodziła z hełmem na głowie i z dwoma kieliszkami. Ewelina. To była właśnie Ewelina i miała na hełmie napisane piwo z hełma. To jest właśnie to. Piwo z hełma. Sam widzicie, jaki jest... Następne kooperacyjne naprawdę będzie z hełma. Oni są nakręceni, widzicie to? Oni są nakręceni. Także... Nie powiedziałeś o piwie, bo zawsze mówisz też o piwie. Nie, już jest za późna pora, żeby mówić o piwie. Ja muszę zdjąć, bez przesady. Nie, piwo, słuchajcie, piwo jest bardzo gęste, jest bardzo treściwe. Ja nie ukrywam, że mi smakowało ta dwunastka, czyli Holy Citrus, jako świetnie pijalne piwo, chociaż ono było gęste. A ta szesnastka już jest naprawdę tak gęsta, jest naprawdę, jeżeli... Ja ci powiem, dlaczego to jest tak gęste. W ogóle nie czuć alkoholu, w ogóle. A nie, to w ogóle nie ma mowy, tylko to piwo jest strasznie gęste. Wiesz, dlaczego docent to jest tak gęste? Bo my się po prostu martwimy o ciebie, że ty nic nie jesz, pijesz tylko piwo, żebyś miał pożywny, proteinowy posiłek. Witaminy dla ciebie. Tam to wszystkie witaminy niezbędne do życia. Dziękuję wam, kochani. A łzy w oczach, a druga rzecz jest taka, miękkie serce, serwerzy w Nowym Jorku. Ale twarda dupa musi być. Lepiej im się serwuje na takim piwie, nie? Słuchajcie, zdrowie. Na zdrowie. Pijecie Juicy Wave i wyglądacie kolejne kooperacji. Piwne podziemie, pracownia piwa. Na razie! Hoppynews.com News from the world of Polish craft beer.